Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk, jest ze mną Marcin. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, Marcin, obecnie. Co ty pijesz? Wiesz, że tam jest aspartan, a aspartanem... To jest kawa. A aspartanem tuczy się knury, wiesz, chcesz wyglądać tak jak ja? Spójrz na mnie, pomyśl sobie, czy chcesz tak wyglądać. No, nie, na pewno nie. Coraz lepiej wyglądasz. Dobra. Słuchajcie, mamy wyprzedaż ciuchów, ale do wyprzedaży ciuchów sobie przejdziemy chyba w następnym odcinku, bo tym trzeba zrobić kolejny odcinek. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani, to już możecie wejść w zakładkę dla widza i te ciuchy tam są, a teraz wam pokażę... Nie, raczej... tylko te ciuchy, są jeszcze chyba i rękawiczki, skarpetki, jakaś czapka, aha, okej, czyli takie przed zimą już można sobie zrobić zapasy. No tak. Zajebiś. Bo też są spodenki. No, spodenki to chyba ja kupię, tylko rozmiaru pewnie nie ma, jak zabrzycie. Ale co, słuchaj, bo jeszcze tak chciałem dzisiaj pokazać dajery nowe, które przyszły, ale wypatrzyłem, że tam są te jaskółki od Fishmade'a, takie mega, moi drodzy, fajne. Ja już wyciągnąłem sobie tu po sztuce. Zobaczcie, jak te jaskółki wyglądają. Transparentne, no przepiękne są po prostu. To jest taka jaskółeczka, no wiecie, do czego jest taka jaskółka. Do wercika, moi drodzy, do latareczki, do tego typu historii. Na razie są dwa kolory, ale to jest tylko początek. No i moi drodzy, co jest ważne, to są też główki. O, i to jest ważne. To są główki malowane, ręcznie wykonane też do jaskółeczek. Pamiętasz, w jakich one są gramaturach? Wiesz, co powinny być opisane? Na przykład tu są 40-gramowe, a to Damian porozwieszał tak ładnie. Pierwszy rządek 35 gramów, drugi 40, tu 45, 50 i na samym dole najcięższe 55 gramów. Słuchajcie, te główki na razie są na hakach. To są takie główki, jak widzieliście u koguta na filmie. Kogut takimi główkami właśnie sobie łowił. To są główki na hakach, ale będą też główki wkręcane, różnokolorowe, ręcznie lane. Oczywiście gumy koguta tutaj też mamy, jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy. A teraz chyba sobie pójdziemy, już przejdziemy do dajera, bo dawno nie był stan dajera uzupełniony, a już... O, okulary przyszły. Oczywiście. Kurczę, to zobaczcie... Moje ulubione. Zobaczcie, jak Marcin dba o swoich. Jak Marcin dba o swoich. Pięknie. Czyli nawet nie widać, że mam, wiesz, swoje okulary. No bo są okulary dla okularników tak naprawdę. Tak, dokładnie. One są firmy York, co nie? Tak. Słuchajcie, ja dbam o swoich, zawsze mówię chudym stop, bo jestem grubasem, a że Marcin jest okularnikiem. Trzeba wspierać okularników. Wspiera okularników. Zobacz na cenę. Okej, okay. Cena spoko. Bardzo ładnie. Jeszcze są tu taki troszkę większe. Jeszcze większe. Ale też cena 55 zł i tu jest czyli trochę to inna, jeśli ktoś inna ma, soczewka. Jeśli ktoś ma denka od butelek, takie typowe, tak, dokładnie. To się zmieściły pod spód po prostu. Nawet nie wiem, czy jedne pod drugie by się nie zmieściły, ale już nie będę kombinował. Nie, bo się porysują. Tak, właśnie, potem porysują. I potem ktoś napisze, że ja pierdziele, Krzysiu, ty zbierz się za roboty, zobaczcie, co się z Berbexami stało. I zobaczcie. Słuchajcie, to jest przykład gumy, która zajebiście łowi ryby. Naprawdę. O, tak to wygląda. A twórca gum jeździ, zwiedza świat i się bawi. Nie no, żartuję, już wrócił, już leje. Dziś chyba były dwie osoby, pytały się, a co MR Bytes już zrezygnował? A, pewnie do innego sklepu poszedł już. Nie, spokojnie, MR Bytes jest u nas. Krzysiu, czekamy na dostawę, nie tylko my, bo klienci również, więc jak to mówią, dawaj. A my przechodzimy, moi kochani, do dajera. Idzie jesień, może w końcu słyszałeś coś o pogodzie, może jakieś plotki? Czy deszcz w końcu zacznie padać? No nie wiem. Jaki jest poziom w ogóle Wisły? Wczoraj był 29. Ogólnie 2 cm brakuje chyba, żeby wyrównał się ten rekord poziomu niskości wody. Czyli już wyszły takie mulisto-gliniane skarbki na drutach śląskich. Prawdopodobnie tak, że wędkarz stoi na górze, a o, to jak popłynę, to wam to nagram, bo to jest niesamowity widok. Nie po prostu. Nie będziesz się bał pływać? Czego? Przy takim stanie, żeby ja śruby nie urwać? Przy 26 pływałem. 26? Tak, to 2 lata temu było 26 przecież. No chyba tak. No, powiem ci, że trochę ja się... Ja byłem na sumach. Jak? 2 były i 2 spadły. A jeden sam... taki był mniejszy, chwilę go miałem, ten większy, który wziął, to już trochę pojechał a z roli. A sandasze nic? Nie, bo takie, na takie baryłki trochę łowiłem większe. Okej, rozumiem. Dobra, przejdźmy do dajera, moi drodzy, bo
sezon na szczupaki przed nami, w ogóle sezon na drapieżniki. Na jesienne drapieżniki, a co tu mamy fajnego, takiego, czego też u nas dawno nie było, to są te legendarne ósemki na bolenie. Ten kolorek znacie, jeśli oglądacie Polsat Play, to tam gdzieś się turlają trzy odcinki ze mną i z coachem. No, zostały, mimo że nas wyrzucili z programu, to... No tak, no. To nic mi o tym nie wiadomo. Znaczy, to nie jest tak, że nas tak wyrzucili, bo żeśmy narozrabiali albo coś. Tylko nie chcieli już z wami nagrywać. Tylko nie chcieli już z nami nagrywać, bo stwierdzili, że jesteśmy za grubi i trochę za drodzy. Ale to tak, no, no to, tak, ja tak się śmieję, że nas wyrzucili. To właśnie te bolenie ułowiłem na te przynęty. Na te przynęty. A specjalnie panowie litwińscy jeszcze do tego dorobili kolejne boleniowe kolory właśnie do tej ofertki. Jeszcze i mamy oliwka powinna być. Tak, i mamy taką płoteczkę z takim opalizującym grzbietem, bardzo ładną. Mamy klasyczną oliwkę oraz mamy o taki jasny z niebieskim grzbiecikiem. To też jest typowy, boleniowy kolor. No i oprócz tego pełna kolorystyka na szczupaki i rozmiarówka dajerów. No jakoś tu specjalnie chyba opowiadać wam nie muszę, bo temat znacie, ale są też, widzę, te nowe makrela, tak, nowe kolory, bo jest, jest makrela. I co tu? O. Co najważniejsze, powiedz o tych kolorach. Poczekaj, poczekaj, flagowce, bo nie wiem. Bo nie... A, flagowce, no tak. Zapomniałem. Marcin zamówił po prostu flagowców. Dużo. Dużo zamówił, aby starczyło, bo flagowców zazwyczaj nie starcza. Bo to jest jakby... W pierwszej kolejności. Tak, bo to jest pierwszy kolor, który się natychmiast sprzedaje. Tak. No i mamy oczywiście nieśmiertelne szoksy, które w tym momencie są na bardzo dobrej przecenie. Jakbyście chcieli sobie kupić, zrobić zapas, to szoksy polecają się również na drapieżniki. No i to tyle. To dzisiaj to wrzucamy, a bierzemy się do nagrywania odcinka o ciuchach wyprzedażowych. Tak więc trzymajcie się, narka, bądźcie czujni, elo.